Przepraszam, czy możemy już? Dziękuję bardzo. Witam wszystkich zgromadzonych na pierwszej debacie wywiadu z lekkostronniczymi. Przejdźmy do pierwszego pytania. Od mniej więcej końca lutego prowadzicie w sieci podcast / vlog lekkostronniczy, którego odcinki emitowane od poniedziałku do piątku ogląda średnio 2 do 3 tysiące osób. Czad. Z tego, co orientuję się, to nie jesteście w tym temacie świeżakami. W zeszłym roku założyliście swoją internetową TV, gabster.pl. Skąd więc jeszcze dodatkowo lekkostronniczy? Lekkostronniczy to jest nasz projekt, który chcieliśmy zrobić jakiś czas wcześniej. Chcieliśmy zrobić jakiś program razem. Na dobrą sprawę nie wiedzieliśmy o czym. No i tak się okazało, że lekkostronniczy jest o niczym. Jest o niczym, jest o wszystkim, ale ponieważ... Myślę, że to możemy uznać jako pełną odpowiedź. Tak, bo to jest tak. Jest o niczym i o wszystkim, czyli wszystko się w tym zbiorze zawiera. Pełna odpowiedź. Dziękuję bardzo. Wracając do finansowych korzeni lekkostronniczych przez pryzmat Gabstera. Skąd mieliście kasę na rozkręcenie tego internetowego projektu? Nie mówcie, że z programu Innowacyjna Gospodarka. Dwa uśmieszki. Nie, nie mamy pieniędzy. Robimy to dla zabawy. Mamy nadzieję, że zarobimy na tym miliardy, ale jeżeli nie zarobimy, to się nie pochlastamy. Jednocześnie bardzo rozwijamy innowacyjną gospodarkę. Projekty unijne są bardzo ważne. I przydatne. Wasza stale wzrastająca popularność w sieci jest związana z tym, iż w bardzo oryginalny, lekkostronniczy sposób prowadzicie ten każdy kilkuminutowy odcinek. Myślicie, że to się bierze z tego, że jesteście z Krakowa, miasta, które słynie z kabaretowego, tryskającego humorem języka, czasami ciętego, czasami zdystansowanego do otaczającej rzeczywistości. Uśmieszek. Tak, Kraków to miasto kabaretu. Tak, my jesteśmy kabareciarzami. Ja bardzo lubię Jana Pietrzaka oraz Tadeusza Drozdę. Dziękujemy bardzo. A tak, a propos jeszcze Krakowa. To z Krakowa pochodzi jeszcze jeden znany e-medialny projekt Webshake TV. Czy macie z nim coś wspólnego? Nie wiem, pani Kasia albo pan Andrzej ich zna? Pozdrawiamy Webshake TV. To nie jest troszkę nasza bajka już, bo nie zajmujemy się technologicznymi sprawami, ale chłopaki robią swoje, więc niech robią. A Traf chciał, że są z Krakowa. A nie z Poznania albo Łomży. Znamy się mniej więcej. Znamy się, bywamy na tych samych spotkaniach biznesowych od czasu do czasu i tą odpowiedź również uznam za pełną. Zauważyłem, że wasz fanpage szybko rośnie. Przekroczyliście niedawno liczbę 2000 Lakersów. Nie mylić z Los Angeles Lakers. Czat. Po prostu czat. Umiecie także poza anteną przyciągnąć do siebie ludzi. Macie jakąś receptę na dobry lans w social media? Może macie jakąś social media ninja strategię? Tak szybko nam rośnie. Zgadzam się. Tak, szybko nam rośnie. Cieszymy się bardzo z tego i bardzo fajnie, że mamy dużo fanów i ludzi, którzy chcą nas oglądać. Jest to bardzo miłe. Wiemy, że ten wywiad jest dla socjalmani.pl, ale jednocześnie chcieliśmy podziękować i pozdrowić wszystkich naszych fanów na fanpage'u i ludzi, którzy subskrybują ten podcast na YouTubie. I chcę, żeby oni wiedzieli, że bez nich ten podcast byłby mniej więcej na poziomie piaskownicy. Skąd wymyślacie takie gadki i gagi? Ktoś z was robi monitoring mediów? Może pan Andrzej i pani Kasia? Gagi albo się wymyślają same podczas kręcenia, albo bardzo ważne jest to, żebyśmy byli dobrzy. Nie, możemy powiedzieć im prawdę, że mamy grupkę researcherów, studentów, tak, którzy 17 scenarzystów. Są na praktykach, dlatego nie trzeba im płacić i oni szukają fajnych materiałów w sieci i jednocześnie podrzucają pomysły na scenki i gagi. Czyli innymi słowy, nie chcemy wam powiedzieć, jak to robimy. Tak. A właśnie, co odcinek pokazujecie inną panią Kasię? Czyli mam rozumieć, że ten podcast Vlog kierujecie głównie do męskiego środowiska. Bo ten pan Andrzej chyba nie ma przyciągnąć przedstawicielek płci pięknej. Podcast kierowany jest do wszystkich. Do wszystkich, dlatego można powiedzieć, mamy wyniki statystyczne takie, jakie mamy, gdzie połowa tak naprawdę to kobiety. Trzeba po prostu pomyśleć, czy przyciąga te kobiety pan Andrzej, czy przyciągamy je my. Nie no, my przyciągamy kobiety, facetów przyciąga pani Kasia, a podcast... Pan Andrzej przyciąga wszystkich. Pan Andrzej przyciąga wszystkich, ale w sumie pan Andrzej jest jedynym odnośnikiem do tego, co można by nazwać rozmowami o polityce, których w sumie nie chcemy robić w lekkostronniczy. Tego nie kumam. Marek, czy ty naprawdę nie lubisz dubstepów? Ale przeczytam. Marek, czy ty naprawdę nie lubisz dubstepów? Chcecie z lekkostronniczym urosnąć do ranki hardkorowego koksu i jego Rocket Fuel?